Czas otworzyć kalendarz. Dzień pierwszy. Yummy for the tummy. Wszystkim. Dzisiaj rozpoczynamy vlogmas. Dzień pierwszy. Ja właśnie kupiłam swoją kawę i w ogóle jak mi te samochody wkuszają. Jeszcze ktoś rano tutaj śnieg oczywiście ugrabił i było wszystko słychać, ale zasnęłam potem także spoko. I co chciałam wam powiedzieć, to mamy aktualnie 7:38. Wstałam tak wcześnie, co jest dla mnie jakimś po prostu świętem, że ja tak wcześnie wstaję. Wstałam tak wcześnie dlatego, że... Gabriel mnie robi. Dlatego, że jadę dzisiaj do Katowic, mam na festiwal nauki, śpiewam z chórem. O 9 mam wyjazd, także się zaraz zbieram, piję kawę, robię make-upy. Nie wiem, czy chyba nie jestem za jasna. Postaram się to poprawić. I co chciałam wam powiedzieć, to... jak się zaczął mój poranek? Fantastycznie. Od czego? Od depnięcia w ligocie. Po prostu jeszcze gołą stopą. Nie wiem, co ona robiła, ale ja tego nie słyszałam, żeby ona się zeszkała. Musiała w nocy, bo ja zawsze, jak jestem sama, to śpię przy otwartych drzwiach. To masakra. Musiała po prostu się w nocy zżegać. Nie wiem, kiedy to naprawdę zrobiła. I te rzygi, jeszcze byłem, słuchajcie, w jednym miejscu, przepraszam w ogóle tak o rzygach z rana, ale żeby były w jednym miejscu, nie, w kilku. Dlaczego w jednym? Mogą być w kilku, oczywiście, bułeczko. I co, i wdepnęłam to gołą stopą, bo było ciemno jeszcze. I musiałam to pozbierać wszystko. Ale są gorsze rzeczy, prawda, niż rzygi kocie. Gorzej jakby to było to drugie, prawda? I teraz popijam kawę. W ogóle ustawiam sobie to na stylowie, myślę, że to jest lepiej, bo tak, lustrzanka jest ciężka. Znaczy nie jest ciężka, ale po dłuższym czasie jak się ją trzyma, to mi lata ręka i potem jest taki niestabilny obraz, że lepiej jakby to było na statywie, jak dłużej katam. I tyle. Piję kawę, zbieram się i wychodzę właśnie z domu i jedziemy do Katowic. Powracam po wielkich przebojach dzisiejszego dnia. A dlaczego mówię przeboje? Bo dzisiaj trzy dzień naprawdę był bardzo szalony. Jest aktualnie 10, ja wyprzyłam po 9 jakoś. Wyjechałam, tak jak wam mówiłam, o 9 też rano.
wyjechaliśmy do Katowic, śpiewaliśmy dopiero 13:30 i w ogóle ta organizacja w tym kongresowym, bo nie powiedziałam wam, że jadę na festiwal nauki do Katowic, do centrum kongresowego, czyli Pałacu Lorda Vadera, to po prostu w środku naprawdę wygląda jak Pałac Lorda Vadera, tak mi się przynajmniej kojarzy. I taka beznadziejna organizacja była naprawdę... To co tam było, masakra. Ale ogólnie fajne były te stoiska tam. Połaziłyśmy z dziewczynami i tyle dzieci, słuchajcie, tyle dzieci i w ogóle ludzi, to ja w życiu na oczy naraz nie widziałam. Tam było tyle ludzi, że nie dało się po prostu przejść. Nawet jak byłam na Justinie Timberlake'u, to zdawało mi się, że było mniej ludzi, ale pewnie było więcej. Oczywiście na Justinie było 40 tysięcy ludzi. No ale masakra, tyle ludzi jeszcze nie widziałam i właśnie dzieciaczków bardzo, bardzo było dużo. No i potem szybko jechaliśmy do Cieszyna z powrotem na koncert w teatrze i ja się tak spieszyłam strasznie, okazało się, że dopiero weszliśmy, mieliśmy być 17:20, a się okazało, że weszliśmy dopiero na scenę o 20:40, także się trochę tam naczekaliśmy i słuchajcie, biegłam w habicie, nie wiem czy wiecie jak wyglądają nasze habity, może wam gdzieś tu wstawię zdjęcie, te nasze churalne habity. To po prostu miałam ten habit na sobie, miałam na sobie te aksy, ala aksy, te takie śniegowce i w tej spódnicy, słuchajcie, w tej kurcie lecę przez ten Cieszyn, po prostu ludzie się na mnie patrzyli jak na idiotkę jakąś, ale zasuwałam tym, no szybko się przebrałam, no i musieliśmy czekać, ale na szczęście jest to, że się nie wywaliłam, że wróciłam, jestem cała zdrowa, bo taka jest szklanka, słuchajcie, jest taka szklanka teraz, że to jest masakra. Pojadę sobie, w ogóle miałam super kadr, prawda? W ogóle widzę, że mam też żółte tony, więc zrobię to na niebieskie. No i co chciałam wam powiedzieć, to muszę właśnie obrobić wam dzisiaj tego vloga i wstawię zaraz na kanał, jeszcze mam parę rzeczy do obrobienia tam, takiej końcówki, właśnie filmik. Jak obrałam moje filmy i pewnie jeżeli nie widzieliście, to zapraszam was, pewnie wam gdzieś tam adnotacje i na dole będą też linki i na końcu filmu też będą linki do tego filmiku. I chyba tyle wam chciałam na razie powiedzieć, muszę sobie jeszcze pojeść, wypić ciepłą herbatkę, bo się nadychałam bardzo dużo powietrza takiego zimnego, co jest głupotą, bo oczywiście biegłam i wdychałam powietrze buzią. Także tyle. Będę oglądać sobie YouTube jeszcze i taki był mój szalony pierwszy dzień, 1 grudnia. Zaczęło się od żygów, skończyło się na szalonym lataniu w zimie po lodzie, można powiedzieć, i w spódnicy. I po prostu śmiałam się dzisiaj i mówiłam do dziewczyn, że to jest nowy trend, po prostu jeansy pod spodem, agi i harmonijna sukienka. To jest nowy trend na zimę 2017-2018. Tyle, słuchajcie, na razie. Myślę, że się jeszcze do was odezwę potem już, jak będę szła spać. Jeszcze wam coś będę pewnie chciała pokazać. A, pokażę wam potem jeszcze zakupki, jakie sobie ostatnio poczyniłam w drobiazgu i idę jeść i oglądać YouTube. Właśnie renderuję wam film. Nie mogę patrzeć na ten syf, aż wstydzę się przyznawać. Ale wczoraj sprzątałam, tak, wczoraj sprzątałam. Było tu bardzo pięknie, pięknie, ładnie. Ale jest syf, jutro to posprzątam, jutro jest sobota i chciałam wam jeszcze coś pokazać. Czekajcie, chyba muszę ISO zwiększyć, bo jest ciemno. Kalendarz już widzieliście, co robiłam na moje vlogmasy oczywiście, na ramówkę. Kupiłam, byłam ostatnio w drobiazgu, kupiłam taką rzecz. I z tego będzie DIY. Kosztowało to 3 zł, jakieś chińskie, ale chodziło mi głównie o tą ramkę, widzicie, ona jest taka. I możecie się domyśleć, co z tego powstanie. Po prostu ma tu szkiełko i jest gruba. Nie jest taka, że wsadzacie coś. Teraz są bardzo dużo tych takich ramek było, a ja sobie po prostu to wywalę i zobaczycie, jakie z tego będzie DIY. I kosztowało tylko 3 zł w sklepie. Dorwałam świeczki, jak ja zobaczyłam świeczki za 4 zł i o takich zapachach. No patrzcie. Cookies and cream. To pachnie obłędnie. To naprawdę pachnie obłędnie. Kosztuje 4 zł. O, przepraszam za te trzaski. I wzięłam jeszcze vanilla caramel i jeszcze pójdę raz, słuchajcie, po te cookies and cream, bo jedną już prawie wypaliłam. Bardzo długo się palą. I
ten zapach magiczny i oczywiście kupiłam takie gwiazdki. Ich było tam chyba 8 albo 6 tych gwiazdek, takie gwiazdeczki do przyczepienia jakichś zdjęć czy tam kartek. No i coś jeszcze kupiłam. O, dziewczyny oglądają seriale, ojej, zaraz się to zabije w tym pokoju. Dziewczyny oglądają seriale, więc Netflix z górą. Kupiłam sobie lampki za 6 zł. Patrzcie, jakie ładne. Lampki, gwiazdki i jest ich tu 5. I chyba się przejdę jeszcze, bo były sopelki różne. To są takie już większe gwiazdki. I w tym drobiazgu, wiem, szalona jestem. Kupiłam coś takiego. Patrzcie, jakie to jest piękne. To jest skarbonka Hipcio. Jest złota, złota. I uwaga, cena tum-turum-tum-tum, 3 złote. A co jest jeszcze najlepsze? Że to jest z Empika i kiedyś kosztowało w Empiku 10 zł. I ja się założę, że to jest z takich, wiecie, uber starych, strasznie starych, starych kolekcji po prostu. I to trafiło do tego drobiazgu, takiego ala chińskiego sklepu tutaj w Cieszynie. I kosztowało 3 zł. I były dwie ostatnie te właśnie te Hipcie takie. I mówię, nie no, muszę to wziąć 3 zł, to aż żal nie wziąć takiej fajnej skarbonki i siedzi sobie tu właśnie na moim tym czymś. Na tym czymś sobie siedzi, oddaliłam wam trochę kadry. No i tu jest właśnie ta moja piękność, czyli ta skarboneczka. I co wam chciałam powiedzieć, mam nadzieję też, że nie jestem za blisko teraz, bo nie wiem, co ja z tym obiektywem zrobiłam. Teraz idę spać, zrenderuję tylko ten film, dodam go na YouTube i nagram wam jeszcze za niedługo oczywiście co holumpek sobie, ja naprawdę jestem szalona. Naprawdę jestem szalona pod tym względem. Wiecie, może ja się obrócę bardziej do światła, bo tu nic nie będziecie widzieć. Obrócę się tak do światła. Kupiłam płaszcz, kolejny płaszcz, ale taki... O! Po prostu taki płaszcz super kobaltowy. Taki, który jest teraz w różnych sieciówkach. Taki dłuższy, po prostu cudny jest ten płaszcz. I bardzo się cieszę, że go kupiłam, kosztował tylko 30 zł, także spodziewajcie się go w lumpeksie za niedługo, w lumpeksowym holu, w lumpeksie w ogóle, już jest późno, ja wiem, 11 i ja mówię zdanie nie po polsku, więc za to was bardzo przepraszam. I chyba, słuchajcie, zakończę tego vloga, a nie, jeszcze inną rzecz wam powiem. To, że nie wiem, jak będzie wyglądał ten vlogmas, ponieważ wyłączyła mi się kamera, a co chciałam wam powiedzieć, to nie wiem, jak ten vlogmas będzie wyglądał, ponieważ mam dużo koncertów właśnie w grudniu i będę pewnie wam dodawać takie zlepki z paru dni, z trzech, z czterech, z dwóch, w zależności od tego, czy będzie się coś właśnie działo, czy będę cały dzień na próbach i koncertach. Także tyle i jeszcze jedna rzecz, to chciałam wam powiedzieć a propos rozdania, które się nie odbyło na Back to School. Ono się odbędzie, ale nie na Back to School, tylko na pomysł na prezenty. Zaczynam kręcić właśnie nowy filmik z pomysłami na prezenty świąteczne i słuchajcie, mam tu te rzeczy, które dla was uzbierałam do tego rozdania, one cały czas są tutaj, czekają na kogoś właśnie do wygrania w tym rozdaniu. I zrobię ten filmik, także wyczekujcie, bo właśnie za niego się pojawi na tym kanale. I dajcie mi w ogóle znać, jaki był wasz pierwszy grudnia, czy już zbieracie się i przygotowujecie do świąt, bo ja się przygotuję pod takim względem, że kupiłam prezenty dla rodziców. Były ostatnio fajne zniżki w Świat Książki i kupiłam sobie właśnie prezenty dla rodziców, także się z tego powodu cieszę. Tyle, uciekam. Życzę wam miłego dnia, bądź wieczoru, kiedy oglądacie ten vlogmas i do zobaczenia jutro, czyli w kolejnym vlogmasie i w przyszłych moich filmikach. Pa, pa!